Witam wszystkich serdecznie. Temat PWM pojawił się już w filmach o przebiegach oraz oczyszczeniu zaworu. Pokazałem Wam też prosty w budowie i tani, a zarazem funkcjonalny generator PWM. W dalszej części pokażę, w jaki sposób zbudować taki z gotowych modułów. Zacznijmy jednak od podstaw. PWM z języka angielskiego to modulacja szerokości impulsów, czyli generujemy impulsy o różnej szerokości, czyli równej długości trwania. Na ekranie przykłady impulsów o różnej długości, tej samej częstotliwości i napięciu 5 V. Można to porównać do włączania i wyłączania oświetlenia. Długość impulsu to czas, kiedy podawane jest zasilanie i żarówka świeci. Im dłużej trwa impuls, tym dłużej świeci żarówka. Jakie są istotne parametry takiego przebiegu? Częstotliwość, czyli ilość impulsów w czasie 1 sekundy, a dokładniej ilość rozpoczęć impulsów w czasie 1 sekundy. Wyrażane są w hercach, przy czym nie jest to związane z czasem trwania impulsu. Napięcie impulsu, czyli napięcie, jakie występuje w czasie trwania impulsu. Współczynnik wypełnienia, czyli stosunek czasu trwania impulsu do okresu przebiegu, czyli do czasu pomiędzy początkami impulsów. W praktyce to procentowy czas podawania napięcia, czyli zasilania układu. Jeśli wynosi na przykład 10%, to zasilanie podawane jest przez 10% czasu. Jeśli 50%, to zasilanie podawane jest przez połowę czasu, a jeśli 80%, to zasilanie podawane jest przez 80% czasu. I właśnie ten współczynnik wypełnienia będziemy zmieniać, aby uzyskać pożądany efekt. Zobaczcie, jak taka zmiana wygląda na oscylogramie. A także, jak wygląda w praktyce. Przy małych częstotliwościach widać miganie, ale przy większych częstotliwościach miganie jest już praktycznie niewidoczne. Możemy płynnie regulować jasność. W ten sposób możemy regulować nie tylko żarówkami czy LEDami, ale także np. elektrozaworami, wentylatorami i niektórymi silnikami. Przejdźmy więc do budowy generatora. Można wykorzystać wiele różnych elementów. Ja pokażę wersję prostą w wykonaniu. Koszt na chwilę obecną to około 30 zł generator 3-kanałowy XYLPWM3 oraz około 7 zł za jeden moduł HW517. Poniżej 20 zł można kupić generator jednokanałowy zamiast 3-kanałowego. Podane ceny dotyczą zakupu w Polsce bez kosztu wysyłki. Jeżeli nie zależy Wam na czasie, zakup w Chinach to jeszcze niższy koszt. Jakie będzie miał parametry nasz generator? Najpierw moduł generatora. Zastosowałem XYLPWM3. Jego parametry to napięcie zasilające od 3,3 V do 30 V. Częstotliwość od 1 Hz do 150 kHz. Współczynnik wypełnienia od 0 do 100% z regulacją co 1%. Ja użyłem 3-kanałowego, ale możecie zastosować z inną ilością kanałów. W tym przypadku częstotliwość jest wspólna dla wszystkich kanałów. Natomiast niezależnie można regulować współczynniki wypełnienia. Taki moduł ma jednak niewielką obciążalność wyjścia, czyli maksymalny prąd, jaki może być bezpiecznie pobierany z urządzenia. Według producenta jest to maksymalnie 30 mA. Natomiast napięcie wyjścia jest zbliżone do napięcia zasilania modułu. Aby zwiększyć możliwy prąd, zastosowałem moduł HW517. Otrzymamy maksymalny prąd wyjściowy 15 A. Maksymalne napięcie sterujące dla tego modułu to 20 V, a wejściowe i wyjściowe od 5 do 36 V. Maksymalna częstotliwość to 20 kHz, czyli więcej niż generatora. Możemy dobrać też inny moduł lub zastosować osobne napięcie od 5 do 20 V oraz częstotliwość od 1 do 15 kHz. I dla mnie takie parametry są wystarczające. Jak to połączyć? Na ekranie schemat. Zasilania obu modułów łączę razem. Jeśli potrzebujecie inny zakres napięć wyjściowych, możecie osobno zasilić oba moduły. Wyjście generatora łączę z wejściem sterującym HW517. Jeżeli potrzebujecie wykorzystać więcej kanałów, wystarczy podłączyć więcej modułów. Całość zasilam z zasilacza serwisowego. Napięcie zasilacza serwisowego dobieram do obciążenia. Na przykład w przypadku elektrozaworu 12-voltowego ustawiam 12 V, a w przypadku wentylatora 5-voltowego ustawiam 5 V. Oczywiście można użyć innego zasilacza w podanym zakresie napięć dobranego do obciążenia pod względem napięcia i prądu maksymalnego. Jak używać generatora? Na wyświetlaczu podana jest częstotliwość. Reguluje się ją przyciskami po lewej.
Na dole wyświetlacza pokazywany jest współczynnik wypełnienia w procentach. Cyfra po literze D to numer kanału, dla którego wyświetlana jest wartość współczynnika wypełnienia. Poza wspomnianymi modułami można wykorzystać np. mikrokontrolery, np. Arduino. Są dostępne też proste generatory bez wyświetlacza. Można także samemu zbudować taki generator w oparciu np. o układ NE555. Mam nadzieję, że film pomógł zrozumieć istotę sterowania współczynnikiem wypełnienia, a jeśli macie taką potrzebę, to pozwoli zbudować prosty, tani, a jednocześnie funkcjonalny generator. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.